Czy on napisze? Czy on, ona napisze? W zależności od kogo oczywiście Państwo pytają. Czyli czy ta osoba ukochana, o której myślicie, za którą tęsknicie, napisze do Was? Czy się odezwie? Jeśli macie kryzys, ciche dni, żadnego kontaktu, kłótnie, to zobaczmy w kartach, czy się ta osoba wkrótce odezwie. Witam serdecznie wszystkich Państwa, witam nowych widzów. Proszę, zasubskrybujcie dzisiaj mój kanał koniecznie, by dostawać moje nowe, codzienne wróżby kolektywne, nowe filmiki, o których Was YouTube może codziennie powiadomić, jeśli zasubskrybujecie mój kanał z dzwoneczkiem u góry. Proszę również o więcej komentarzy, by była wymiana między nami energii, byście zostawili swój ślad, że tutaj jesteście, że zaglądacie, że słuchacie, patrzycie na moje filmiki. Bardzo mnie to cieszy. Proszę również o lajki z kciuczkiem w górę i zapraszam również na wróżby indywidualne, które odbywają się na podstawie Waszych dat urodzenia i zdjęć. Również oczywiście na podstawie Waszych osobistych pytań wróżby indywidualne są szczegółowe. Zapraszam, piszcie do mnie e-maile, mój adres e-mailowy znajdziecie pod moim filmikiem, pod każdym moim filmikiem i w komentarzach. Zapraszam serdecznie. Kochani Państwo, dzisiaj mamy dwie grupy. Także wybierzcie sobie jedną kartę i jednego aniołka. Pierwsza grupa, aniołek zielony. I druga grupa to aniołek biały. Proszę, wybierzcie sobie ten kolor aniołka, który Wam się podoba lub Wam odpowiada, lub grupę po prostu pierwszą lub drugą. I zobaczmy, czy on się odezwie, czy on, ona, czy ta osoba ukochana Wasza się odezwie. Grupa numer jeden, czyli aniołek zielony. Karta wieża, czyli nie, on się na razie nie odezwie. Mówimy oczywiście o najbliższych dniach, najbliższym tygodniu, najbliższym czasie. On się nie odezwie, ponieważ jest oziębły i potrzebuje separacji, izolacji. Jest odseperowany od Was, potrzebuje wszystko sobie przemyśleć. Być może wymawia się, że ma dużo pracy, że ma inne sprawy, nie jest dostępny, nie odpisuje. Być może jest kontakt na razie zablokowany. Natomiast na pewno on potrzebuje jeszcze przemyślenia, izolacji, samotności. Także on na pewno nie odezwie się w najbliższym czasie. Zobaczmy, jaki jest jeszcze powód lub wskazówka kart Tarota do tego. Proszę o wskazówki w tej sytuacji. Proszę o wskazówki dla grupy pierwszej w tej sytuacji. Myślę, że on flirtuje teraz z innymi, że chce zacząć wszystko od nowa. I tutaj jest jakaś królowa pentakli. Jeśli Wy jesteście tą królową pentakli, czyli jeśli Wy jesteście spod żywiołu ziemi, byk, panna, koziorożec, jeśli Wy jesteście spod byka, panna, koziorożca, no to jest Wasza karta i on po jakimś czasie tej izolacji, samotności, przemyślenia się odezwie, ale na razie potrzebuje jeszcze czasu. Natomiast przyjdzie jakaś wiadomość później, jak wyjdzie on ze swojej jaskini, jak wyjdzie z tej fazy swojej oziębłości, tak? Musi sobie na razie przemyśleć, więc nie przeszkadzajcie mu. On musi tutaj nabrać inicjatywy i się zgłosić. Tutaj widzicie
rycerz kielichów, czyli przyjdzie, zawalczy znów, będzie chciał zacząć wszystko od zera, karta głupca, czyli nowy początek, nowa szansa, przyjdą znów emocje, no, będzie znowu rozpoczęcie wszystkiego zupełnie od zera, ponieważ uważa Was, jeśli jesteście właśnie spod tych znaków żywiołu ziemskiego, uważa Was za bardzo stabilną kobietę, która chce rzeczywiście stabilnego, długotrwałego związku. Widzi Was jako bardzo solidną partnerkę, ale na razie jest między Wami, powiem szczerze, jakaś cisza, jakiś kryzys, jakieś dni w ogóle bez kontaktu. Ale tutaj uwaga, nie róbcie Wy żadnego kroku. On ma wyjść tutaj jako rycerz kielichów ze swoimi emocjami do Was i z tą inicjatywą do Was. Także on tutaj ma zawalczyć, kochani. I czekajcie cierpliwie, ponieważ będzie jeszcze nowy początek. Zacznie się wszystko od zera. Karta wielkich arkań, karta głupca, która mówi o nowym cyklu, o nowym początku od zera, tak? No dla innych, którzy nie są spod znaku żywioła ziemskiego, to tutaj być może partner Was niestety się wyizolował i szuka tutaj jakiegoś innego nowego początku. Szuka jakiejś nowej stabilizacji, flirtuje tutaj z innymi, szuka nowych znajomości, tak? Lub również szuka właśnie czegoś stałego, gdzie będzie widział właśnie tutaj jakąś stabilność. Także są tutaj dwie takie opcje, dwie historie. Zależy, czy zgadza się ta karta Królowej Pentakli właśnie z Waszymi znakami horoskopów lub z Waszymi ascendentami, bo to mogą być zawsze znaki horoskopu lub silne ascendenty. Także tutaj na razie jeszcze cierpliwość, wstrzemięźliwość, no spokój, ponieważ tutaj osoba Wasza wycofała się bardzo, jest na razie oziębła, potrzebuje jeszcze czasu, więc w najbliższych dniach na pewno nie napisze. Dziękuję grupie pierwszej i zaczynamy teraz czytanie dla grupy drugiej. Grupa druga to aniołek biały. Zapraszam. Więc grupa druga, czy on napisze? Karta piąta, drzewo. Tak, on będzie chciał wyleczyć jakieś chore między Wami toksyczne sprawy, które się stały. Myślę, że jest to dużo problemów, które są negatywne myśli. Jest no, dużo chmur czy niewyjaśnionych, nieklarownych spraw. Być może, no nie wiem, jakieś problemy tutaj, zawikłania. Więc on będzie to wszystko chciał wyleczyć, wzmocnić wasze kontakty, komunikację Waszą, wyleczyć to, co się wszystko, nie wiem, zepsuło, złego stało, będzie chciał tutaj uleczyć. Widzimy symbol tęczy, czyli uleczenie tutaj tych spraw, uleczenie również Waszego myślenia, wzrost kontaktów Waszych. Także on będzie próbował tutaj coś naprawić, kochani, czyli komunikacja będzie. I zobaczmy teraz wskazówki kart tarota. Proszę o wskazówki dla grupy drugiej. Proszę o wskazówki dla grupy drugiej. Proszę o wskazówki dla grupy drugiej. No, na razie jest jeszcze pasywny, karta wisielca, czyli potrzebuje jeszcze przemyśleć to wszystko z innej perspektywy, zrobić jakiś plan działania, ale będzie chciał zdecydowanie napisać, zdecydowanie, kochani, ponieważ myśli tutaj, widzicie, na o czymś stabilnym, by zbudować coś stabilnego, by naprawić wszystko, co się złego stało. Tutaj to drzewo też mówi o stabilnym kontakcie, o chęci właśnie jakby stabilnego kontaktu z Wami, stabilnego wyjaśnienia sprawy. Tutaj też Król Pentakli mówi o tym, że oczywiście jest on człowiekiem poważnym, który chce związku stabilnego, który myśli już, zastanawia się, jak naprawić tą relację, ale na razie jest jeszcze pasywny tutaj w stanie jakby wisielca, tak? Czyli musi sobie przemyśleć wszystko z innej perspektywy, tutaj zobaczyć te sprawy jeszcze raz,
jakby radykalnie wszystko poukładać sobie i wtedy no, przyjdzie karta świata, czyli karta numer 21, świat, czyli rozpoczęcie nowego cyklu, optymizm, jakby tutaj nowe kontakty, bardzo pozytywne, uleczenie spraw, ponieważ no, karta świata mówi o otwarciu się też jego na Was, na kontakt z Wami, na wyjaśnienie wszystkich komplikacji, tak, negatywnych myśli, negatywnych spraw. Także tutaj karta świata mówi oczywiście o pozytywności i o nowym cyklu, czyli znowu zaczęcia wszystkiego od nowa, zostawieniu za sobą wszystkiego, co było złe i przejście tutaj przez tą bramę i rozpoczęcie, otwarcie się na nową próbę, na nowy cykl. Także wspaniałe tutaj po prostu przesłanie dla grupy drugiej, na pewno bardzo pozytywne. Natomiast grupa pierwsza miała cięższą energię, tak? Energię pełną blokad, pełną izolacji, separacji, pełną jakiejś takiej oziębłości. Natomiast tutaj jest już ta grupa druga bardzo stabilna. No i tutaj jest przede wszystkim poważny mężczyzna, król pentakli. Znowu tutaj mamy do czynienia z żywiołem ziemskim, jeśli osoba, o której myślicie, Wasza ukochana, jest pod znaków Big Panna Koziorożec, to jest właśnie znak ziemski, który chce stabilnego związku, stabilnej komunikacji i zbudowania czegoś długotrwałego. Także tutaj ta osoba myśli o powrocie. No, ciekawe bardzo czytanie. Zobaczymy, czy się spełni. Życzę oczywiście, żeby się wszystkim dobrze poukładało, że jeśli tęsknicie za tą osobą, by do Was napisała, zadzwoniła, przyjechała, odnowiła kontakt. Tego Wam oczywiście wszystkim życzę. I proszę o komentarze, proszę o lajki i o nowe subskrypcje. I już niedługo się znów spotkamy na moim kanale. Do usłyszenia więc już wkrótce.